Szczęść Boże, witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym już tym filmiku. Tym razem to będzie filmik religijny. No, będzie on dotyczył tego, że Pan Bóg jest ponad realnością. I zacznijmy od, słuchajcie, Pisma Świętego i od Ewangelii według Świętego Mateusza. Otwórzcie sobie, moi drodzy, na rozdziale pierwszym, gdzie mowa jest o narodzeniu Jezusa. I czytamy tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazło się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej małżonki, ale bowiem z Ducha Świętego jest to, co się w nim poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadał imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Zobaczcie, jak czuć musiał się święty Józef w tym czasie. Kiedy Maryja mówi mu, że ukazał jej się anioł Pana i że pocznie i porodzi syna i jest w ciąży, tak? W tamtej kulturze, zobaczcie, jak to było. Przecież za, no bo tak mogło być realnie, prawda, za cudzołóstwo groziło kamienowanie. A jednak święty Józef widzi w oczach Maryi niewinność, bo w oczach jest, oczy są zwierciadłem duszy, prawda, jest to prawda, że tak jest. Ale z drugiej strony, no, nierealne jest przecież, żeby dziewica poczęła i porodziła syna. I dopiero anioł Pański musiał się ukazać Józefowi we śnie i powiedzieć, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I święty Józef zaufał. Wziął Maryję do siebie. Czy ktoś z Was zaufałby swojej kobiecie? Gdyby tak powiedziała? A Józef zaufał. Bo Józef był sadik, sprawiedliwy. To jest bardzo ważne. Bo mężczyzna ma być tym, który prowadzi rodzinę. Ma być kapłanem ogniska domowego. I dlatego Maryja była z nim. Jako małżonka. I dlatego jemu ufała bezgranicznie. I teraz weźmy sobie, przeczytajmy następny fragment, rozdział drugi, od wersetu 13 do 15. Gdy oni oddali się, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Zobacz teraz, to mówię do kobiet głównie. Mąż ci na przykład mówi tak: Przyślij mi się anioł, musimy uciekać z domu. Ty masz swoją dobrą robotę, prawda? Masz psia piłeczki, masz po prostu cieplutko, super fajnie i tak dalej. To co mówić do męża? Zazwyczaj. A weź idź do psychiatry. Albo przyśniło ci je. Sen mala Bóg wiara. Tego typu rzeczy. A jednak Bóg jest ponad realnością. Ja bym podał kilka sytuacji mojego życia.
Rok 2009. Biorę ślub ze swoją żoną 15 sierpnia. W święto Matki Bożej. Do Medjugorje wjeżdżamy w sobotę w święto Matki Bożej. W Dzień Matki Bożej Częstochowskiej. Bo w Medjugorje akurat byliśmy w podróży poślubnej. W Medjugorje słyszę głos Matki Bożej. Wyraźny. Bo to się czuje całym sercem, całą sobą. Człowiek jest wtedy w takiej atmosferze nadrealności właśnie. Nie nierealności, nadrealności. Łzy ci lecą z oczu człowieka. Tak wygląda. I słyszę, będziecie bardzo szczęśliwi, będziecie mieli córkę, prawda? No i staram się o dziecko. Słuchajcie, mija jeden rok, drugi. Naprotechnologia, prawda? Czyli tutaj my w żadne in vitro nie wchodzimy. Tego typu rzeczy, bo jest to grzech ciężki. Słyszę od księdza kapucyna nas powiedzieć, że może by jakieś dziecko, prawda, adoptować, tak? Załamany jestem. Ale po jakimś czasie, po iluś latach, kłócimy się z żoną, prawda? Już nie pamiętam o co dokładnie, to jest nieistotne. I idziemy też do spowiedzi. I słuchajcie, jest taka sprawa, że dostajemy od księdza radę, żeby wstąpić do róży różańcowej w tamtej parafii. Takiej modlącej się do rodziny. Dla dzieci, nienarodzone, tak? Robimy to. Po mszy świętej jest modlitwa, prawda? Różne modlitwy w intencjach tej róży. I on mówi, ale zapomniałem, słuchajcie, jeszcze jednej modlitwy. Podnieście wszyscy róże. Wszyscy podnoszą róże. Róża jest symbolem właśnie tutaj różańca świętego. Podnieśli wszyscy róże i słuchajcie, pomóżcie się jeszcze za Ani Marcina. Windę ci dzieci. Moja żona się wzruszyła. I co następuje? Jakiś czas później urodził nam się syn Franciszek Józef. Urodził się, słuchajcie, bardzo ważne święto, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. I na prezent chrzcielny dostał właśnie, słuchajcie, moi kochani, oto obraz Serca Jezusowego. To też jest znak Boży. Kolejny znak Boży, prawda? Jak ważne są te znaki Boże w naszym życiu. Jak one są istotne. Kolejna sprawa. Wiele lat nie mogę znaleźć pracy. Ponad 10 lat szukam. Moja żona dostała od księdza na zawsze. Miała tylko mieć pożyczone tą oto figurę świętego Józefa. Święty Józef kim jest? Patronem dobrej pracy. Dostaje jakiś czas dobrą pracę. Przez miesiąc. Dodatkową. To jest zasługa świętego Józefa. Ja wierzę w to, że ja tę pracę będę miał.
sytuacja. Też nadzwyczajna, uważam. Jest taki człowiek, Arkadiusz Łodziecki. On, słuchajcie, ma wiele telefonów do siebie. Ma wiele maili. Na Messengerze różnych informacji i tak dalej. Codziennie, dzień w dzień. I on się do mnie odzywa. Powiedział, że się, że ze mną porozmawia w sobotę, też w święto Matki Bożej. Zauważcie. W Dzień Matki Bożej. Ja się do niego dodzwonić nie mogę, bo o 14 mieliśmy się umówić. Pomodliłem się, prawda? Jest 15, też. Zobaczcie, godzina Miłosierdzia Bożego. Co się dzieje? Moja żona się modli, słyszy w sercu, Marcin właśnie przyjmuje uzdrowienie. I o co tu chodzi? Modli się nade mną właśnie Arkadiusz i sytuacja tego typu, że jakoś tak dotrzeć do mnie nie może, nie? Mówi do mnie po modlitwie, nie rób tyle kawy. Pierwszy cud, bo był mu zależny od picia kawy. Non stop, 4 filiżanki dziennie. Kawusia musiała być. Ja nie piję kawy. Słuchajcie, ani jednej filiżanki nie wypiję od tego czasu. Ani jednej. Herbatę też rzadziej piję. Pierwszy cud. Drugi. Dzwonię do niego czas potem. Aż mi się, słuchajcie, nad gorąco zrobiło, jak to mówię. Dzwonię do niego jakiś czas później, parę minut później i mówię, słuchaj, mam problemy z przekleństwami. No mówi, to jest demon bluźnierstwa. Chcesz, żeby był przy tobie, żeby sprowadzał inne demony? Proszę bardzo. To przeklinaj. Co się dzieje? A przeklinam strasznie. Były straszne wulgaryzmy. Tak na marginesie podam wam, że ja ten filmik nagrywam już po raz kolejny. Ja akurat go sobie niechcący skasowałem. Wiecie, jakie przekleństwa wypadły, jakbym prawda, musiał kolejny raz nagrywać. To by się nie powstydził robotnik na budowie tego. Albo żołnierz sowiecki, prawda? Albo jakiś NKWD-strach, ubek i tak dalej. Oczywiście nie porównuję to robotników na budowie z ubekami, żeby nie było. Tylko chodziło o kwestię tego, że oni potrafili wszyscy soczyście przeklinać. A to, co się dzieje? Mówię, ojej. Jak mi przykro, że mi się nie nagrało, nie? Był w moim głosie taka, prawda, zawiedzenie, ale okej, no stało się, tak? Ale realnie powinienem kląć. A Bóg jest ponad realnością. Ponad tym, co jest realne. Zobacz to. Kolejna sprawa. Mam problemy z pracą. Piszę do niego o tych problemach. Do Łodzieckiego i dostaję informację. Płaci dziesięcinę. A wszystko się zmieni. Zacząłem płacić dziesięcinę. Czy 10% z tego, co mam. I przestałem się martwić o to, że z pieniędzy, które dostaję, bo mam takie wydzielone 100 zł dla siebie, prawda, że o, za chwilę muszę na herbatkę, kawkę widać, na yerba mate i tak dalej. Nie martwcie się, nie martwcie się o to w ogóle. Oczywiście pewnie wydam je na jakąś tam herbatę, ale to spokojnie, za miesiąc, na spokojnie, nic się nie stanie, nie muszę filmików nie wiadomo ile nagrywać na ten temat. Jestem wolny. Płać dziesięcinę, a będziesz wolny. Bo będziesz wolny od mamony, prawda? Nie będziesz służył mamonie, tylko Bogu. Posłuchaj Arkadiusza Łodziejskiego, jak mówi właśnie na temat dziesięciny. Jak miał trudne sytuacje w życiu, a jednak Bóg był z nim. I jednak wszystko się zmieniało. Weź sobie teraz, słuchaj. Znowu Ewangelię według świętego Mateusza. Rozdział 6 tym razem.
werset od 25 do 34. Doczesne troski. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż i wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? O odzienie? Czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym. Jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy. Zobaczcie i jak to jest. Szatan próbuje wam wmówić realność. Jest lockdown, prawda? Jest koronawirus. Dzieje się tak, a nie inaczej, tak? Ale zobaczcie, ludzie się nie boją. Otworzyli restaurację, prawda? W Cieszynie na przykład restauracja u trzech braci. 30 policjantów próbowało notabene tutaj interweniować w tej sprawie. Sanepid oczywiście i tak dalej. Nie wiadomo, co się dzieje. A jednak się nie bali. Ale to jest pierwszy krok. Nie bój się w tej restauracji postawić krzyża. Nie bój się postawić figury świętego Michała Anioła z Gargano. Nie bój się tego. Najświętszej Marii Panny, prawda? Nie bój się tego. Nie bój się odmawiać różańca. Może właśnie warto, żeby się wy, drodzy przedsiębiorcy, wyszli z różańcami w rękach. Bo różańca jest potężna broń. On może powstrzymać nawet wojny. To sama Matka Boża mówi. Teraz kolejna historia ponad realności. Mamy rok 1943. W okolicach Bari stacjonują oddziały alianckie i bombardują okolice San Giovanni Rotondo. Oczywiście San Giovanni Rotondo również chcą bombardować, ale nie mogą, bo się ukazuje postać zakonnika. Oczywiście był ojciec Pio, który miał dać bilokacji. I co się dzieje? Samoloty się cofają. Nie mogą zbombardować. Jeden z generałów amerykańskich chciał to sprawdzić, leci ze skadrą bombowców. Oczywiście ukazuje mu się postać zakonnika, prawda, na niebie. I samoloty same, bez udziału pilotów, zawracają, bomby spadają na pobliski las. Prawda? Jakiś czas później San Giovanni Rotondo zostaje wyzwolone i ten generał tutaj widzi postać właśnie świętego ojca Pio i ten właśnie ojciec Pio mówi do niego: chciałeś nas wszystkich wysadzić w powietrze. Ten człowiek był tak poruszony tym, że nawrócił się z protestantyzmu na katolicyzm. Zobaczcie, jak to jest ważne. Obejrzyjcie sobie w ogóle film o ojcu Pio. To piękny film jest, chyba dwuodcinkowy i tam początek początek, czy też pierwsze fragmenty tego filmu, z tego co pamiętam, jeden z pierwszych, właśnie tam jest prośba pasterzy
o to, żeby ojciec Pio odpędził mszyce, które akurat atakują tamtejsze sady, no więc ojciec Pio idzie z tymi ludźmi, odprawia litanię loretańską i słuchajcie, najpierw ludzie modlą się po cichu, jakoś tak niemrawo, ojciec Pio mówi głośniej, bo żeby wszyscy was usłyszały. I co się dzieje? Ludzie modlą się głośniej, mszyce padają. Nawet one słuchają się głosu Boga. Bo modlitwa jest głosem do Pana Boga, a Pan Bóg tej modlitwy wysłuchuje, tak? Tak się dzieje. To jest właśnie bardzo ważne, żeby to wziął pod uwagę. Że Bóg jest ponad realnością. Weź pod uwagę na przykład sytuację objawień Matki Bożej w Guadalupe. Matka Boża objawia się świętemu Juanowi Diego. Po wielu perypetiach na prośbę Matki Bożej zbiera kwiaty. Jako to ma być oczywiście znak dla biskupa. Ze wzgórza Tepeyac. Gdzie tam rosną same sucholce, sukulenty. A tam duszka styliski, które miało zebrać, nie było. A jednak były. Jednak zbiera te kwiaty, prawda? Zawija je w tilmę. Pojawia się przed biskupem Zumaragą już po raz kolejny. Rozwija tą tilmę, prawda? I na tilmie pojawia się obraz Matki Bożej. Nie ręką ludzką uczyniony. Badane do dzisiaj. Ta tilma powinna się rozpaść. Na kawałki. Po 3 latach. 500 lat mija ponad. I co? Nie rozpadła się. W oczach Matki Bożej ukazany jest Juan Diego. Gwiazdy z tego momentu. Matka Boża jest w ciąży. To jest obraz żywy. To jest żywa Maryja. To dzisiaj. Cud. Prawda? Ponad realność. Nie da sobie mówić tego, że coś jest nierealne. Bo tego nie ma. Bo Bóg jest ponad realny. Bo Bóg ze słowa stwarza. Jest taki piękny fragment ze świętego proroka Izajasza. Jest mowa taka, że bo że drogi moje nie są waszymi drogami. I myśli moje nie są waszymi myślami. Gdyż jak niebiosa wnoszą się nad ziemią, tak myśli moje nad waszymi myślami i drogi moje nad waszymi drogami. Weź to pod uwagę. To jest bardzo ważne. Zobacz, jak na przykład masz problemy różne, prawda, zdrowotne. Sobie przeczytaj Dzieje Apostolskie. W tych Dziejach Apostolskich, słuchajcie, jest mój ulubiony fragment. W rozdziale 3, do wersetu od 1 do 11, uzdrowienie chromego. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9,
Wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną. Gdy wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oszukując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach. I chodził i wszedł z nimi do świątyni. Chodząc i skacząc i wielbiąc Boga, a cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. Rozpoznali w nim tego człowieka, który siedział przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarnęły ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w furganku, który zwano Salomonowym. Zobacz. Bóg chce, żebyś ty był zdrowy. Może jest też taka sytuacja, że jak hodujesz, prawda, jak masz ciężko, to może masz na przykład, bo też to może być, możesz współcierpieć z Chrystusem. Ja pracowałem kiedyś wiele lat, byłem wolontariuszem w katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Architektów Trzeciej Warszawskiej. Widziałem ludzi bardzo pokręconych w sensie fizycznym. Widziałem ludzi z zespołem Downa i tak dalej, ale bardziej szczęśliwych ludzi ja w życiu nie widziałem. To było takie ponadnaturalne szczęście w tych ludziach. Ponadrealne. Ponad realność, ponad ich cierpienie. Zobaczcie, Marta Robę cierpiała. Cierpiała święta Katarzyna Emeryś. Cierpiał święty ojciec Pio. Wielu świętych cierpiał. Matka Boża pod krzyżem cierpiała. Ale jednak z Jezusem to cierpienie staje się lżejsze. Weźcie moje jarzmo na siebie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Ale bowiem moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. To mówi Bóg w Piśmie Świętym. Pismo Święte, Biblia, to jest realność. To jest rzecz realna. To się dzieje naprawdę. To jest Słowo Boże. Weź to pod uwagę. Zobacz, masz problemy z ciśnieniem na przykład. Mierzysz ciśnienie, nie? Boisz się, że masz za wysokie ciśnienie. Przestań to robić. Zaufaj Bogu. Po prostu. Zaufaj Mu. Mówię teraz do swojego kolegi. Do Sebastiana. Zaufaj Mu. Weź Mu zaufaj. Całym swoim sercem. Całym swoim umysłem. A On sam będzie w Tobie działał. Przeczytajcie sobie, słuchajcie moi drodzy, z kolei Ewangelię według świętego Łukasza. Magnifikat. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić będą odtąd wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pryszniący się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Zobaczcie, jaką Bóg ma obietnicę dla was. Wielką obietnicę. Bo On jest ponad realnością. I teraz na koniec chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że piję herbatę rwandyjską. I w Rwandzie Matka Boża ukazała się
dziewczynkom, prawda, im opowiadał o polu kwiatów. Pokazał im pole kwiatów. Te kwiaty to są, słuchajcie, to jesteśmy my. Różne były te kwiaty, nie? Ale te najpiękniejsze kwiaty to kwiaty, które zaufały Bogu. Ludzie, którzy zaufali Bogu. Bądźcie takimi kwiatami. Zaufajcie Bogu. Moja babcia kiedyś, jak zmarła, jak się ją chowali, prawda, to usłyszałem takie słowa od niej. Bo wielką radość czułem w sercu wtedy. Niezmierną radość. Wnusiach, tam jest piękne, tam są kwiaty. I ogromna radość w sercu. Bo Bóg przygotował dla każdego z was mieszkanie. W niebie. I to już powinno was radować, cieszyć. Bądźcie takimi kwiatami. Cieszcie się, radujcie. Po rosyjsku w ogóle słowa, prawda, zdrowaś Maryjo brzmią, raduj się Maryjo. Raduj się Maryjo. Raduj się. Bo Bóg cię zbawił. Także słuchajcie, moi drodzy, zaufajcie Bogu. Zaufajcie sercu Jezusa. Zaufajcie Matce Bożej, Świętemu Józefowi. Wtedy będziecie tworzyć Bożą rodzinę. Bożą, że społeczeństwo. Boży naród. Bo Bóg jest z wami. Szczęść Boże z Panem Bogiem. I wszystkiego dobrego wam życzę. Z całego serca. Szczęść Boże. Nie lękaj się. Bóg wiele razy mówi, nie lękaj się w Piśmie Świętym. Z Bogiem.